Podcast seryjny. Dzień dobry, jak Dymiańczuk. Po długiej wakacyjnej przerwie witam w podcaście seryjnym. Dzisiaj, żeby dobrze wystartować z nowym sezonem podcastu seryjnego powiemy sobie o serialach, które oglądaliśmy w wakacje. W studiu są ze mną Aneta Zioł, Bartek Chaciński. Cześć. Hej. Cześć. I no, było tych seriali nowych całkiem sporo. Mam wrażenie, że, że ostatnie 2 trzy miesiące to było tak, taki wysyp nowych tytułów. Być może to zostało spotęgowane tym, że wystartował Disney Plus, więc parę zaległości u nas się pojawiło. Ale tych nowości się pojawiło mnóstwo ciekawych, interesujących, udanych, nieudanych to zaraz będziemy oceniać. Natomiast mam też wrażenie, że i tak największym hitem był serial, który już dobrze znam. I jedno z. Pewnie z najważniejszych wydarzeń serialowych tego roku. Ja bez bicia przyznaję się, że wciąż nie nadrobiłem, ale wy widzieliście szósty, ostatni sezon Better Call Saul. I to, jeśli biorę pod uwagę recenzje, które czytałem, Wasze opinie, które znam, rzeczywiście jest chyba najważniejszym, być może jeden z dwóch najważniejszych seriali tegorocznych. No, pe pewnie tak. I. Yy... Dobry serial z dobrym zakończeniem, i jakby ewidentnie przemyślanym w tym sensie, że razem z swoim poprzednikiem, czyli Breaking Bad, tworzą no kompatybilną. Całość. Dwa seriale się w sobie nawzajem przeglądają, są dla siebie lustrem i, i też pokazują, że twórcy chcieli, przewidzieli dla każdego ze swoich takich głównych bohaterów inne zakończenie, bo po drodze mieliśmy jeszcze film. W którym swoje znaczy końcówkę swoich losów, czy no nie do końca końcówkę, może tak to, tak to zawieśmy tutaj, dla osób, które nie widziały, dostał też Jesse Pinkman, czyli, czyli mamy tutaj już dopełnienie. I w Breaking Bad zobaczyliśmy finał losów Waltera White'a, potem mieliśmy Jesse'ego Pinkmana, tutaj mamy. Saula Goodman'a, czyli wcześniej Jimmy'ego Magilla, no i te dwie yy, yy połówki albo, nie wiem, dwie osobowości bohatera ze sobą walczą w tym finale, tak jak ze sobą walczyły przez całe te sześć sezonów, czyli 62 odcinki sparingu, dobra ze złem. Bagatella. Bagatella. No i tak jak z Bartkiem rozmawialiśmy, finał nam się podoba, chociaż nie było tam takich fajerwerków, jak mogliśmy się, nie wiem, spodziewać. Oczywiście jest to przemyślane i tak pewnie Jakoś tam dobrze dopowiada te losy Jimiego i Sola. Ale? Nie był to tak. Nie był to finał taki z jakimś epickim rozmachem. W ogóle ten serial mam wrażenie, że jest trochę taką, staje się z, z biegiem czasu takim, taką ekspresją tego, jak ta Amerykanie chcieliby po swojemu spojrzeć na kino autorskie, bo on, on, on ma mocne ambicje, jeśli chodzi o takie, takie granie długimi scenami, w których nie ma dialogów, granie jakimiś drobnymi, pokazywaniem jakichś drobnych, symbolicznych sytuacji, które później gdzieś wrócą w pewnym momencie wszystko ma znaczenie. Nie mistrzenie się do widza, nie, nie zakładanie jakiegoś, jakiegoś grania na, na największy wspólny mianownik widowni, bo Better Call Saul miało, mam wrażenie, taką bardzo rzadką jakość spotykaną w serialach, która pojawia się wtedy, kiedy bardzo dobrzy twórcy kręcą kolejne sezony. I w pewnym momencie, mając gwarantowaną stabilizację, bo, wie, bo wiedzą, że robią coś, co, jest, co z anteny nie spadnie, czego żaden, żaden księgowy z Excelem nie zrzuci, mogą robić rzeczy zaskakujące. Mogą, mogą się bawić konwencją, mogą tworzyć odcinki, które właściwie no nie, miałyby, nie miałyby szans na przykład, gdybyśmy sobie pomyśleli o jakimś startującym serialu w pierwszym sezonie. Zostałyby skreślone od razu przez właśnie przez księgowych. Ze względu na to, że są nie wiem, zbyt trudne, poetyckie, są jakąś retrospekcją bohatera, która właściwie trwa 45 minut i służy. no Wiemy, czemu służy z perspektywy tego zakończenia, na szczęście, jakby dobrze zbudowane postaci, ale, ale to jest jednak coś, na co mało seriali w ogóle tych, które widziałem sobie, pozwoliło, i tutaj. Rozprawkę można napisać nawet, uważam, o czołówce tego serialu.